Eminencjo, czcigodny księże kardynale, wielki kanclerzu naszej uczelni, szanowny panie premierze, ekscelencje, czcigodni księża biskupi, szanowne magnificencje, panowie i panie rektorzy, wysoki senacie, czcigodni księża rektorzy i profesorowie, czcigodne siostry zakonne, drodzy klerycy, drodzy studenci, szanowni państwo. Bardzo często żyjemy między wspominaniem a zapominaniem. I inauguracja roku akademickiego jest właśnie takim pomiędzy. Zakończyły się wakacje i rozpoczyna się nowy rok akademicki. Święty Augustyn mówił, ludzie podróżują po świecie, poznają nowe lądy i kraje, a siebie nie znają. Co zrobić, aby nie zgubić zgromadzonych w czasie wakacji przeżyć? I co zrobić, aby one posłużyły poznaniu samego siebie? Ktoś zapisał w wakacyjnym pamiętniku takie słowa. Gromadzę doświadczenia, przeżycia, zachwyty. Nawlekam je na nić mojej pamięci. Zamykam oczy, aby zapamiętać. Później wolno je otwieram, aby nie zgubić tego, co zapamiętałem. Ja nie chcę ich zmagazynować. Ja chcę nimi być. Żyć tym, co wchłonąłem w siebie. Chcę, by starczyło mi ich na jakiś czas. Dodajmy, aby starczyło na cały rozpoczynający się rok akademicki. Żyć tym, co się wchłonęło w siebie. Aby tak się stało, trzeba rozpocząć wędrówkę do wnętrza. Przekierować oczy, wrażliwość i skupienie ze świątyni natury na uczelnię, która jest świątynią bezinteresownego poszukiwania prawdy. Szanowni państwo, drodzy księża, był taki czas w Polsce, kiedy cierpieliśmy z powodu deficytu wolności. I niezapomniany prymas kardynał Stefan Wyszyński pomagał nam nazywać ten problem i zdefiniować ten głód. U jego boku przez dziesięciolecia walczyliśmy o wolność myślenia, o wolność słowa, o wolność wiary. Już przeszło ćwierć wieku, nie mamy tego problemu. Wolność stała się banalna. Wolnością czasami się niebezpiecznie bawimy. Jesteśmy też niebezpiecznie znużeni i z wolnością eksperymentujemy. I są to nierzadko zabawy wielce ryzykowne. Pojawił się natomiast według mnie inny problem naszych czasów. To jest ruina relacji międzyludzkich. Mamy coraz więcej środków komunikacji, a coraz mniej rzeczywistych relacji. I młodzi ludzie, zapytani, czym żyją, odpowiadają prosto – telefonem. Urodzeni ze smartfonem w dłoni. Kciuk stale w pogotowiu, by napisać kolejną wiadomość. Jakby era kciuka na klawiaturze. Jeden z poetów tak ujmuje ten problem. Więdnące relacje. Telefony, SMS-y, komunikatory, pomosty. Słowa przechodzą, ludzie nie. Pragniemy bliskości i dłonią szukamy dłoni. Niestety to telefon. Łączy, zbliżyć nie zdoła. Bliscy oddaleni. Dzwoni. Zwołuje tęskniącą samotność. Ale problem relacji przedostaje się również do świata akademickiego. Uczelniami nie kierują już wyłącznie ludzie, a coraz bardziej wszechwładne komputery. I nierzadka to scena w naszych dziekanatach, kiedy przychodzi student z jakąś sprawą, próbuje się czegoś dowiedzieć, jakiś swój problem rozwiązać i słyszy w odpowiedzi nie da się, bo system na to nie pozwala. A za to na wykładach coraz częściej medialne fajerwerki. Co zrobić, aby nie zagubić takiej mądrości, którą przekazuje się z serca do serca? I co zrobić, aby Google nie zastąpiły myślenia,
a użyteczność nie wygrała z rzetelną wiedzą? Czy aby nasze nauczanie nie skupia się coraz bardziej na narzędziach, na technice, a nie na treści? Może więc warto się przyjrzeć, czy aby forma nie góruje nad meritum? Bo grozi nam, że kolejne pokolenie będzie generacją ludzi, którzy będą umieli znajdować wiedzę, ale nie będą potrafili zrobić z niej użytku, gdyż do tego potrzeba sztuki myślenia. Nie deprecjonujemy zdobyczy techniki, nie obrażamy się też na zmiany kulturowe, ale na początku roku akademickiego przypominamy sobie i innym, że to wszystko musi mieć swój cel, że to wszystko jest po coś, a raczej dla kogoś. Przypominamy, że człowiek rodzi się we wspólnocie, że uczy się we wspólnocie i dla wspólnoty. To znaczy, że tworzą go relacje i on sam tworzy relacje. Bez tego nawet największy geniusz pozostaje głęboko nieszczęśliwy. Żyjemy w epoce deficytu relacji, rzeczywistych, głębokich i trwałych relacji. Często mówimy, że wspólnota akademicka powinna opierać się na relacji mistrz-uczeń. Tymczasem jak wielu mistrzów jest niezdolnych do wypełniania takiej misji, głęboko nieszczęśliwi. Problem relacji nie jest bowiem tylko problemem studentów, ale nas wszystkich. Zrekonstruować relacje to znaczy zrekonstruować dzisiaj człowieka. Universitas, wspólnota zbudowana na poszukiwaniu prawdy. Jak nasze uczelnie realizują ten ideał? Jak szukać prawdy, nie gubiąc relacji? Jak budować relacje, nie traktując innych przedmiotowo? Stawiamy sobie te pytania podczas inauguracji roku akademickiego w Uczelni Katolickiej. Proszę tych pytań nie przyjmować jako rachunku sumienia, ale potraktować je jako głos refleksji nad kondycją współczesnego pokolenia. Rozpoznajemy tylko znaki czasu i próbujemy nad nimi reflektować i dzielić się naszym punktem widzenia. Szanowni Państwo, drodzy księża, skończyły się wakacje. Pora zdjąć okulary przeciwsłoneczne i założyć okulary, które pomogą nam dobrze odczytać rzeczywistość, spojrzeć prawdzie w oczy. Chociaż matryks rzeczywistości wirtualnej wydaje się dużo bardziej atrakcyjny od tego, co nas otacza, to jednak nie dajmy się zwieść. Oto jest prawdziwy świat. Wokół nas są prawdziwi ludzie. Mamy jedno prawdziwe życie do przeżycia. Więc odwagi. Zaczynajmy, ale prawdziwy rok akademicki.